Kim są ludzie, których spotkam na krańcach wydziału? Wydział polonistyki znajduje się w samym centrum Warszawy, w otoczeniu budynków, które pamiętają Bolesława Prusa, a nawet Wisławę Szymborską. Tutejsi studenci przez 10 miesięcy w roku żyją w niezwykłych warunkach. Przez 10 miesięcy w roku nie zapada tu zmrok intelektu. Co ich tu sprowadziło? Czemu polonistyka? To długa historia. Nie dostałem się na architekturę i wiele drzwi się przede mną zamknęło. Na Wydziale Polonistyki spotkałem wielu innych, którzy poświęcili wszystko, by studiować polonistykę. Zastałem Krzysztofa przy namiętnej lekturze. Co czytasz? Michela Cholubka. Uwielbiam jego książki. Kogo? Michela Cholubka. Kocham czytać. Czytam książki non-stop. Czytam cały czas. Studenci i studentki tylko okazjonalnie opuszczają wydział. Ich kroki nie prowadzą jednak daleko. W bibliotece odkryłem, że podobnych do tej z wydziału książek są całe setki, jeśli nie tysiące. Naprawdę ktoś z was to czyta? Tak. Od jednej bywalczyni biblioteki usłyszałem, że gdyby ułożyć stos ze wszystkich tych książek, sięgnęłyby księżyca. Chcieliśmy pokazać ogrom tych zbiorów, ale w połowie padła nam bateria. Krzysztof chciał mnie zabrać w jeszcze jedno miejsce, podobno bardzo ważne dla tutejszych studentów. Chciałbym zabrać cię w jeszcze jedno miejsce, bardzo ważne dla tutejszych studentów. Mieliśmy nagrać kilka scen we wnętrzach tego tajemniczego miejsca. Ej, a masz pożyczyć dychę? Ale nie wystarczyło budżetu.